to dzieci ze świetlicy środowiskowej Perspektywa Święty Mikołaj przyszedł już dziś. W nowo powstałej placówce odbyła się pierwsza choinka. Były występy muzyczne, poczęstunek oraz wyczekiwane przez dzieci prezenty. To dary zebrane m.in. przez mikołajkowy autobus Radia 5, powiedziała Anna Bojarska, kierownik świetlicy. Dzieci dostaną paczki ze zbiórki mikołajkowego autobusu Radia 5. Będzie poczęstunek, to co dzieci lubią, czyli słodycze, trochę tak nietradycyjnie, pizza. W Wigilii mieliśmy wspólnie razem z panem prezydentem w weekend, w niedzielę. I tam się z dziećmi dzieliliśmy opłatkiem. Świetlicę mieszczącą się przy ulicy Waryńskiego prowadzi spółdzielnia socjalna Perspektywa. Obecnie uczęszcza do niej 30 dzieci, bo na tyle zezwalają normy bezpieczeństwa. Maluchy, często pochodzące z ubogich i potrzebujących rodzin, mogą spędzać tu wolny czas i uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.